Siemaneczko widzowie, robimy taką serię na kanale, że będzie recenzja każdego sprzętu, który tam mamy, no trochę dłużej wiadomo, żeby coś tam można o nim powiedzieć. Więc na pierwszy ogień wlatuje KTM SXF250, jest to model z 2019 rocznika. Nie zwracajcie uwagi, że jest taki uwalony, bo żeśmy przed chwilą właśnie jeździli. No. Więc zrobiłem nim 100, jakoś może trochę więcej niż 100 motogodzin. Tak więc no, może tak, co było robione przez ten czas? Silnik, kurde, nic nie było w silniku robione, ale były parę pierdół robionych. A jeszcze od razu pytanie, czy kupiłbym go drugi raz? Kupiłbym go, no ze względu na to, że no, nie miałem z nim żadnych problemów poza rozrusznikiem, chociaż tu były tylko szczotki wymienione i akumulator jest trochę większy wsadzony ze względu na to, że nie miał siły przekręcić. No a tak to teraz o. Odpala bez najmniejszego problemu. Tak więc no co można jeszcze o nim powiedzieć tak naprawdę, jak go mam i w sumie nic się w nim nie zepsuło praktycznie. Możecie też dać swoje opinie, jak macie taką maszynę. Chętnie zobaczymy, co u was było, czy coś, co tam się psuło i tak dalej. Lagi były robione, no to ale to jest taki, myślę, że normalne w każdym krosie. Z tyłu amor nigdy nie był robiony, nie cieknie, wszystko jest elegancko. Tak więc tu się trzyma, wszystko ok. No tu były jakieś, wiadomo, luzy w zawieszeniu, to też było robione, ale to w każdym trzeba to naprawiać. No, więc na tą chwilę nie ma żadnych luzów. Stan jest, no według mnie jest idealny, to tutaj widzę teraz troszeczkę się poci, ale to jest uszczelka pod tą pokrywą, myślę koszt, nie wiem, poniżej 100 zł to będzie i to przestanie cieknąć. I to mi się wydaje, że to jest drugi raz w tym KTM-ie właśnie, ta uszczelka drugi raz jest do wymiany, już była kiedyś wymieniana i znowu przepuszcza, tak więc no tu drugi raz trzeba to wymienić. No i co, no tak naprawdę skrzynia, bez zarzutów wchodzą biegi. Wydaje mi się, że w każdym KTM-ie tak jest, bądź w większości, że na zimnym silniku, jak wrzucacie jedynkę, to on po prostu gaśnie. Musi się trochę rozgrzać i teraz jak odpalicie, wrzucicie na sprzęgle jedynkę, to jest ok. Tak to trzeba dać trochę gazu, żeby on nie zgasł. No, czyli odpowiadając na najważniejsze pytanie, czy kupiłbym go drugi raz? No pewnie, żebym go kupił, bo żadnych problemów większych z nim nie było. Takie pierdoły, czy lagi, czy zawieszenie, czy coś, to w każdym trzeba co jakiś czas naprawić. Po 100 motogodzinach no, działa bez zarzutu. Generalnie go kupiłem po remoncie. Po remoncie góry, ale to wiadomo, że to dopiero teraz wyszło, że on był faktycznie wtedy po remoncie. No, no i co? No, taki krótki filmik, możecie też się podzielić swoją opinią. Jak macie no, model z tym silnikiem, bądź możecie napisać na temat innego tam modelu SXF-a 250, co i jak, który polecacie, coś dodać od siebie. No i co widzowie, taka krótka recenzja dla osób, które może kiedyś będą chciały sobie kupić taki motorek, tam koszt jest w okolicach 20 tysięcy za ten rocznik. No wiadomo, są od 18 do 23, 4, to mówię taką średnią cenę, po ile tam stoją. I co, zachęcam też was do jakiejś opinii w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, suba i wbijcie sobie na Instagrama. Siemano. Zobaczyć z KTM-em, to wpiszcie sobie Enduro Opa KTM.